Turniej golfowy Święta Trzech Braci już dawno za nami, ale warto wspomnieć, że tego dnia na terenie pola golfowego w Ropicy sporo się działo, bo oprócz turnieju głównego organizatorzy postawili także na naukę gry w golfa dla początkujących oraz grę charytatywną. Organizujemy trzy takie mniejsze imprezy. Jedna impreza to jest właśnie ten turniej golfowy, czyli to jest turniej dla graczy, ci co już mają zezwolenie na grę, na polu golfowym, ci, którzy mają swoje handicapy i tak dalej. Później do tego dokładamy kolejną imprezę, to jest dla szerokiej publiczności, to jest właśnie to golfowe ABC. Wypróbuj golfa dla wszystkich cieszyniaków i okolicy. Organizujemy właśnie tutaj, na tych powierzchniach, naukę golfa, gdzie za jedyne 9 zł mają pełną godzinę z trenerem, dostają kije, piłeczki, wszystko jest w cenie. A trzecią imprezą, którą organizujemy od drugiej edycji, to jest właśnie gra charytatywna Aumanti Challenge. Aumanti z racji tego, że głównym sponsorem tej właśnie gry charytatywnej jest firma Aumanti, która nam użyczyła tutaj, czy zawsze nam daje ładną biżuterię w wartości 2,5 tysiąca złotych jako główną nagrodę w ramach tej gry. Aby wziąć udział w grze charytatywnej, trzeba było zapłacić za uderzenie i tym sposobem uzbierano 4400 zł, a nagrodą główną była biżuteria. Każdy mógł sobie kupić tych odbić ile chciał. Jeżeli tym odbiciem, dosyć takim powiedzmy trudnym, trafił gracz w wyznaczone koło o szerokości chyba 3 metrów, no to wtedy przechodził do finału. Czyli każdy, kto chciał dojść do finału, nie trafił pierwszym uderzeniem, mógł sobie kupić drugie, trzecie, czwarte. W samym finale to już była gra tylko na jedno uderzenie, już bez opłaty. I polegała tylko na tym, żeby trafić jak najbliżej dołka. A ten, kto był najbliżej dołka, wygrał właśnie tę biżuterię. A w tym roku akurat złożyło się tak dobrze, że oprócz tego jednego bardzo ładnego zawieszka z diamentami i tak dalej, mieliśmy zrobiony cały set, cały zestaw, a pan, który właśnie wygrał tę grę, to mówił, że kupuje cały zestaw, a jeszcze połowę z tej puli właśnie żeśmy dołożyli do tych wybranych pieniędzy i właśnie dlatego ta kwota tak się powieliła. Grupa podopiecznych Stowarzyszenia Nigdy Nie Jesteś Sam Renaty Czader odwiedziła w środę 3 lipca pole golfowe w Ropicy, by odebrać symboliczny czek na zebraną kwotę. Bardzo się z tego cieszymy, na pewno wykorzystamy. To już jest po raz drugi, kiedy pan Robert Szewczyk w ramach imprezy Święto Trzech Braci zorganizował taką właśnie zbiórkę charytatywną. Jak podkreśla Renata Czader, taki zastrzyk gotówki z pewnością się przyda. Stowarzyszenie organizuje bowiem różnego rodzaju wyjazdy, obozy i imprezy dla niepełnosprawnych dzieci. My organizujemy obozy, czyli takie obozy ze wszystkim, z noclegiem, z akcjami, z wycieczkami. Później organizujemy również pobyty takie weekendowe, a oprócz tego takie jednorazowe imprezki typu kanisterapia, muzykoterapia, wycieczki jednodniowe albo jakieś prelekcje dla rodziców. Wyjazd po czek był również swego rodzaju wycieczką. Dzieci mogły zobaczyć pole golfowe, przejechać się meleksem, a wolontariusze spróbować swoich sił grając w golfa. Warto zwrócić uwagę, iż wyjazd z taką grupą uzależniony jest od obecności wolontariuszy. Organizacja takiego wyjazdu to duże przedsięwzięcie, bo to nie tylko ci podopieczni, ale to też wolontariusze. Trzeba zebrać tą grupę. Tak, tak. Ja zawsze rozpoczynam od tego, że zapytam się wolontariuszy, kiedy im to najbardziej odpowiada. Pozbieram wolontariuszy i jeżeli już mam komplet ludzi do pomocy, to dopiero potem zbieram dzieci. Czyli nie zawsze wszystkim dzieciom się uda wyjechać, bo jesteśmy limitowani jednak wolontariuszami, a jednak miejscem pobytu, bo niestety wszystkie obiekty, wszystkie domy wczasowe mają bezbarierowe, tak to się mówi, bezbarierowe wjazdy, wszystko możliwe, pokoje, ale zawsze tylko jeden. A nas, obecnie mam 4 dzieci na wózku i to naprawdę taka wielka grupa, to już trzeba poszukać tego domu jakiegoś, żebyśmy się tam wszyscy weszli. W środę pole golfowe odwiedziła grupa 13 podopiecznych i 16 wolontariuszy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.